Ciekawy jestem zatem, jak sędziowie punktowi widzieli ten pojedynek. Bo to jest taki pojedynek właśnie niezbyt łatwy do oceny dla sędziów. Ale wydaje mi się, że bez względu na rezultat tego pojedynku, ja widziałem szczęście w oczach Antka. To jest, bo to była dobra walka. I to było chyba dla niego najważniejsze. Tak wyglądał początek tej trzeciej rundy w wykonaniu Jasona Radcliffe'a. Postanowił trochę okopać się nogi Polaka. Ula, będzie zmiar. Oczywiście. Tu precyzja, jeżeli chodzi o te ciosy, być może była po stronie Radcliffe'a. Ale niech państwo zobaczą tę poprzednią akcję. Po bloku, a jednak poleciał parę metrów do tyłu. Ale to też zakodowane miał Radcliffe, że nie może stać blisko Bieleckiego i po każdej, nawet najmniejszej wymianie ma uciekać. Co też konsekwentnie robił w zasadzie od początku tego pojedynku. No nie zazdroszczę sędziom punktowym, bo naprawdę to jest trudna walka do oceny. Następne kulawy to może być taka właśnie gala. W momencie, kiedy adrenalina trzyma, to jeszcze się człowiek rusza, ale jak to wszystko puszcza, spada, no to prawa noga w tej chwili Jasona Radcliffe'a nie bardzo nadaje się do użytku. Na pierdole! 50. Antoni Przemielski 50. Sędziowie byli jednogłośni. Ladies and gentlemen, we got the unanimous decision and your winners. To jest po prostu ta precyzja Jasona Radcliffe'a, o której wspominaliśmy, że tych ciosów było zdecydowanie mniej, natomiast samemu trafiały. Dlatego mówiłem, że to będzie trudna walka do sędziowania. Spójrz na skład sędziowski szybciutko, kto sędziowie, kto punktował ten Tak, David Ledemil, Cezary Wojciechowski, Łukasz Poręcki. Doświadczeni sędziowie. No na pewno Chwileczki inaczej widział zakończenie swojej kariery w 50. zawodowym starciu. Ja myślę, że werdykt naprawdę dał dobrą walkę. Chciał skończyć zwycięstwo, oczywiście, nie. Od początku, kiedy to zestawienie zostało ogłoszone, wiadomo było, że to będzie dla Polaka bardzo trudny pojedynek. I był bardzo trudny pojedynek. Z wyjątkiem walki z Michałem Materlą w tym ostatnim czasie, to najgroźniejsze. Czy wiesz, to poprzednie też przegrywał, to jest inna sprawa. I jesteśmy już w klatce, tam Mateusz Borek i bohater tej ostatniej walki, Antoni Chmielewski. Proszę państwa, po raz ostatni tego wieczoru w swojej karierze w klatce Antoni Chmielewski. Nie będę odnosił się tutaj do punktacji sędziów, bo optyka na równe walki jest różna i pewnie ja to wypunktowałem dla ciebie, niekoniecznie patrząc tylko sercem, tylko rozumem. Sędziowie to mogli widzieć inaczej, jak to widać było z twojej perspektywy. Znaczy, ja się nauczyłem nie oceniać walki. Narożnik powiedział mi, że prowadzę, że będę trzymał tempo i zarał się naciskać. Jak powiedziesz, naciskałem. No, sędziowie, no, nie decydują. Kurwa, dzień relacji, pedalej. Ja mam tylko zobaczyć, pokazać jak najlepiej. Widać, że jestem jeszcze troszkę zardzewiały. Już nie miksuję tak, jak to powinno wyglądać, ale myślę, że dałem dobrą walkę, mogła się podobać. Dziękuję bardzo. No to była kolejna walka, gdzie pokazałeś charakter serducho. Ja już się nie będę odnosił do tego, co jest na kartach sędziowskich, natomiast myślę, że trzeba dzisiaj z tej perspektywy wielu, wielu lat spojrzeć na całą twoją karierę. Wygrałeś, uwaga proszę państwa, KSW 2, KSW 3, a kończysz dzisiaj karierę podczas KSW 50. Kończy się pewien etap w życiu twoim i pewien etap w życiu federacji. Tak, to były cudowne lata, zwycięstwa, porażki, ale było tego bardzo dużo. Przeżyliśmy bardzo wspólnie, fajnego czasu. Dziękuję wszystkim bardzo. Czy jest taki jeden szczególny moment z tych wszystkich lat kariery,
w tej klatce, klatce KSW, który zapamiętasz do końca życia? No było ich wiele, no, wygrywałem 2 razy turniej, wygrywałem dużo superfightów z dużo mocniejszymi przeciwnikami, z którymi byłem skazywany na pożarcie. Tutaj też byłem skazywany na pożarcie, a dałem równą walkę. Antek, to jeszcze jedna sprawa, bo ja zawsze się martwię o sportowców, o to życie po życiu. Czy ty już wiesz, jaki jest twój plan na życie, co chcesz robić? Tak, jak powiedzieć, już od kilku lat jestem czynnym trenerem z wynikami. Moi zawodnicy właśnie zaczynają swoje kariery. Pracuję z dzieciakami. Mam co robić, naprawdę nie nudzę się i jak powiedzieć, płynnie przechodzę, nie będę się nudził. Panie i panowie, po raz ostatni w klatce KSW były mistrz tej federacji Antoni Chmielewski. Dziękuję bardzo. Jak widziałem, że kolano się wysuwa do przodu, ręce spadały mi na dół po to, żeby bronić mojego tułowia. I on bardzo szybkim po prostu odkręceniem biodra trafił mnie błyskawicznie w głowę, a ja poszedłem spać. Takie zawijane, markowany front, zawinięcie na górę. Fantastycznie oszukał Aleksander Ilicz Damiana Janikowskiego. Na pewno nie jestem zadowolony z tego, że przegrałem ten pojedynek, pomimo że wygrywałem dwie pierwsze rundy, ale taki jest sport. Ja tak naprawdę nie poddając się cały czas chcę iść do przodu i zacząć w końcu wygrywać swoje pojedynki. MMA od zawsze oddzielało mi to od prawdy, dlatego dla Janikowskiego będzie to albo czas powrotu do zwycięstw, albo moment kluczowej refleksji. Po walkach z Materą i Iliciem Janikowski zmierzy się z Londyńczykiem Tonym Gilesem w starciu, które może zdefiniować dalszą karierę naszego olimpijczyka. Kickbokser, szybko chodzi na nogach, rzuca się, jest bardziej popularny właśnie w tej telewizji. Lubi krzyczeć, lubi robić wielkie boom, show, a jak będzie krzyczał, to i szybko skończy. Damian wielkim przebojem wdarł się do klatki KSW i tym samym rozbudził apetyty wśród wszystkich fanów MMA. W tej walce musi pokazać, że wyciągnął wnioski z ostatnich porażek, ale przede wszystkim, że może wygrać sam ze sobą. Przegrałem na Mistrzostwach Świata, przegrałem na Mistrzostwach Europy, bo wiele razy byłem 4., byłem 5., byłem 6. i nagle bym powiedział, że nie chcę tego robić i nigdy w życiu bym nie doszedł do jakiegoś wielkiego celu, do jakiegoś sukcesu. Tak samo tutaj. Czasami trzeba przegrać jedną walkę, dwie, nawet może ich 3, żeby później właśnie wstać na nogi, odbudować się i zacząć wygrywać swoje pojedynki i dojść do pasa mistrzowskiego. Myślę o nowych wyzwaniach, o nowych walkach i to mnie motywuje. Chcę pokazać, że potrafię się bić i niczego się nie boję. Czas na 4. starcie gali KSW 50, a wystąpi w nim... No amount of bright lights will seem intimidating to this KSW newcomer. This striker-turned reality TV star wants to deliver a reality check to Poland's Olympian. From Team Gypsy, please welcome Tony the Rhino Giles!
Nie, nie wiem, kurwa. Waga reprezentanta Wielkiej Brytanii 84 kg 400 przed państwem debiutujący w KSW Tony Childs. A jego rywalem będzie, after rising like a rocket, two tough losses have him seemingly in free fall. In his mind, this fighter is focused on delivering a performance that will silence all doubt. From WC8 Fight Team, the Olympic medalist, Damian Janikowski! Igrzysk olimpijskich wynosi 84 kg 300. Zawsze przed czasem. Damian Janikowski! Walka zaplanowana na 3 5-minutowe rundy. Poprowadzi ją i o bezpieczeństwo zadba sędzia Tomasz Bronder. Tutaj w Londynie. 7 lat temu Damian Janikowski osiągnął swój największy sportowy sukces, czyli zdobył olimpijski medal w zapasach. Tu jednak również w Londynie, w tej hali na KSW-45 został znokautowany przez Michała Materla. Rywal rekord nabił sobie na walkach ze słabeuszami, ale grzmotnąć potrafi, więc zalecam ostrożność i raczej zapas. No nie jest tajemnicą, że Anglik na plecach będzie bezradnym żuczkiem, adekwatnie do tego pseudonimu nosorożec, jaki wnosi tutaj Gilles. No będzie groźny, jeżeli będzie w stójce. Widziałeś kiedyś nosorożca na plecach? Zastanawiam się, dlatego że życie miałem długie i bogate, ale chyba nie. Ale co powiedział Damian? Stójka będzie. No to widzimy, jaka to jest stójka. I tak to powinno wyglądać. I naszym zdaniem Giles nie powinien już wydostać się z tego. Ale ładnie zejście po lewym sierpowym od razu, dynamicznie. Oczywiście ta klasa zapaśnicza Damiana Janikowskiego jest absolutnie niepodważalna. Ważne, aby teraz nie szaleć, spokojnie. Naprawdę, tutaj Anglik nie będzie robił większych problemów. To nie jest zawodnik kreatywny z parteru o dużej wadze jiu-jitsu. On będzie trzymał klinczową, robił pasywność, ale za chwilkę ta łapka się spoci, mięśnie zaczną boleć i Damian Janikowski będzie miał drogę do tego, aby obijać głowę swojego rywala. Już zaczyna to robić. I w tej chwili przed ramię już położone na szyi rywala jest mocne podduszenie. Bardzo mocne podduszenie. To już nie, chyba nie są te czasy w MMA, kiedy zawodnicy odklepywali po czymś takim. Tomasz Bronder przerywa w tej chwili ten pojedynek.
Zaraz. Jeszcze nie. Zdaje się, że w tej chwili ten zastrzyk adrenaliny mocny, ale ta walka już się skończyła. No, miał coś do powiedzenia a Tony Jones, ale to nie jest telewizyjne show polegające na gadaniu. To trzeba stoczyć męską walkę, a mam wrażenie, że lekko spanikował po tym łokciu, który zresztą rozciął Anglika w wykonaniu Damiana Janikowskiego. No polecamy raczej je skoncentrować się w takim razie na tej pracy pozaklatkowej, bo raczej w KSW przyszłości nie widzimy. On poddał gadaniem ten pojedynek. Nie wybałem. Będziemy zainteresowani śledzić to, jak do tego doszło, że Thomas Frunder przerwał ten pojedynek. Patrzę na narożnik Anglika i oni tak samo są zdziwieni jak my tutaj. A Mateusz Borek zdradził nam, że ma pretensję Anglika o to, że łokieć w oko. Tak, gałka oczna, że została naruszona. Nie no, bądźmy poważni. Jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, państwo są w o tyle lepszej sytuacji od widzów tutaj na Wembley, że będziemy mogli to dokładnie zobaczyć. Panie i panowie, walka trwała minutę i 24 sekundy. Ladies and gentlemen, your winner, powerful submission, Damian Janikowski! Czyli zgodnie z tradycją Anglika nie wyszedł poza pierwszą grupę. Szybko chyba się skończyła ta walka, ale ustalmy, że wiedzieliśmy, że szybko się skończy. Skończyła się werbalnym poddaniem, a mogła skończyć się dużo gorzej dla Anglika. Także niech dziękuję sędziemu Frunderowi, że zlitował się, bo Damian Janikowski tym łokciem zapracował zdecydowanie mocniej kilka sekund później. Ale przepraszam, to nie sędzia Frunder werbalnie poddawał tę walkę. Zlitował się, mówię, a nie poddawał. Walka, której potrzebował Damian, potrzebował wyjść do klatki, dobrze przepracował okres cały treningowy, potrzebował zwycięstwa po tych dwóch porażkach i na pewno kolejny rywal Damiana będzie już zdecydowanie z wyższej półki niż Anglik. Jeszcze do końca pocieszony Damian Janikowski, że tak szybko i w taki sposób został przerwany ten pojedynek, ale czasami tak bywa. W związku z tym zapewne Damian wytłumaczy to i Mateuszowi Borkowi, i nam. No tak, spróbujemy, żeby ten wywiad był krótszy od walki, co tutaj nie będzie wcale takie łatwe. Duże gratulacje, szybka londyńska robota. Jeszcze może państwu wytłumaczę. Zawodnik angielski powiedział sędziemu Tomkowi Frunderowi: nie chce walczyć. Dostał kilka łokci prawidłowych, absolutnie zgodnie z przepisami od Damiana i zaczęła się dyskusja. Znaczy, on zaczął chyba mówić, że nie chce walczyć, jak zacząłem go dusić przed ramieniem, czyli tak jak słynne duszenie tam na Najmanie czy coś takiego. Ale rzeczywiście, jak może... Dziękuję bardzo. Może rzeczywiście, jak poczuł może tą większą siłę i dostał dwa uderzenia, trzy i rozciął łuk, to jednak stwierdził, że on nie ma szans walki w walce. A szkoda, bo tak jak mówiłem, niepotrzebnie krzyczy. Tu wszystki, cały charakter, wszystko zostawia się w klatce. Mówię, ja wiele miesięcy różnych przemyśleń, przygotowania, chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. Fajnie, że wygrałem tą walkę tak szybko przed czasem, ale jednak i chciałem się pobić i w stójce, i w parterze. Ale tak jak kiedyś mój trener w zapasach, Ryszard Wolny, powiedział: jak ktoś daje, trzeba brać i brać swoje, zwyciężać. No właśnie, jak dał, to zabrałeś. To jest zresztą dla ciebie, Damian, myślę, że w życiu miejsce szczególne. Ty się świetnie czujesz w Londynie od wielu lat. Twoja historia olimpijska, dzisiaj twoje zwycięstwo tutaj dla Federacji KSW. Nauka z Michałem. Tak jest. To oczywiście nie była, powiedziałbym, walka z rywalem na twoim poziomie. Natomiast ty potrzebowałeś tej walki, żeby wrócić na właściwy tor, bo masz wielkie cele. To może nie tak koniecznie, bo wiele osób oceniało go po tym właśnie, jak on bije się z zawodnikami, którzy mają albo ujemne rekordy,
albo dziś dopiero zaczynają. Każdy zawodnik, który się bije, ma jakiś charakter, wychodzi do tej walki, chce się bić i trzeba być bardzo ostrożnym, żeby właśnie nie nadziać się na jakieś uderzenie, żeby światło nie zgasło i żeby wstydu sobie nie narobić. Ale tutaj przygotowywaliśmy się, był game plan, żebym jak najlepiej wykorzystywał swoje zapasy i to, co robię, najlepiej właśnie rozbijam w parterze, a nie pokazywał, że zapaśnik, który poszedł do MMA, nagle uczy się stójki i on wszystkich chce bić w stójce. No to troszeczkę się zmieniam i mam nadzieję, że wrócę na prawidłowy tor. No i widzisz, jak człowiek wyciągnął mądre wnioski. Buźka dzisiaj kompletnie nieobita, także niewykluczone, że widzimy się jeszcze w tym roku. Damian Janikowski, panie i panowie. Dziękuję bardzo za wszystkim tutaj Polakom, którzy przybili. Dziękuję mojej rodzinie. Dziękuję. Chwila, sekunda. Dobra, bo kończy się czas na antenie. Bardzo chciałbym podziękować mojej całej ekipie, menadżerowi, moim sponsorom, dzięki którym żyję i trenuję na co dzień. Wiadomo, mojej rodzinie oraz z szacunkiem i poważaniem dla dobrych wszystkich ludzi i moich przyjaciół. No i widzicie, nie tylko dobrze walczy, także pięknie gada Damian Janikowski. Jak dobrze pójdzie, widzimy się w grudniu. Jak dobrze pójdzie, to zdecydują oczywiście włodarze federacji. Kolejna walka, tutaj no, sztorm przejdzie za chwilę przez tę klatkę. Park Wrzosek przed nami. Kiedyś Marian Żółkowski zastąpił mnie w walce z Kleberem. Teraz ja mam szansę zastąpić jego w walce z Normanem. Jestem przekonany, że pójdzie mi lepiej na... Jeśli podczas tej walki padnie połowę tyle ciosów, ile zwykle pada słów przed pojedynkami obydwu, to czeka nas bój wszechczasów, a zombie chyba po raz pierwszy stanie naprzeciwko kogoś, kto dorównuje mu również temperament. I want to be the headliner of the whole show, not just, you know, I'm not just the number there. I'm sure it's going to be number one fight of the whole show. Bardzo cieszę się, że fani pozytywnie zareagowali na to zastępstwo. Make sure I put myself in the best position I can to get the title, you know, because I know it's a great opportunity. It's a third chance for me too. And all being well, I make weight and get the job done. You gotta move something, you gotta choose something. You wanna gain something, you gotta lose something. Wazerek jest niepokonany i planuje utrzymać ten bilans. Od dłuższego czasu nosiłem się już z zamiarem przejść o wagę wyżej. To wpłynie pozytywnie na moje występy. Cautious fight, he'll play about, try and play the game a little bit, circle around the cage. He's fighter, but I'm real hardcore fighter. Po prostu nie rzucę się na niego jak pies na kość, tak jak zrobił to Borys. I podejmę, po prostu będę kontrował. Festiwal bólu i przemocy. Tu się czuje Wrzosek fenomenalnie. He's never faced me before, and any time he's faced someone with any kind of like solid wrestling, he crumbled in the background in round four. This is where I see weakness. Norman jest na pewno bardzo krwiobiegiem zawodnikiem i próbuje prowokować swoich przeciwników, ale ja zawsze jestem gotowy, żeby odbić piłeczkę. Ależ przyjął gościa! On co biega! Jakbym określił Normana w trzech słowach? Wytrzymały, bezczelny i brzydki. W idealnym świecie mam nadzieję, że trafię go w jednej z wymian i poślę go na deski, gdzie go po prostu dobiję. Smash, that's the plan. Go and smash, stay strong and never give up. Norman, wiem, że nie lubisz, jak mówi się dla ciebie, że jesteś brzydki, ale przygotuj się, że po tym starciu będziesz jeszcze brzydszy. You're never taking the belt from me from London, no chance. This belt is mine. Pora na piątą walkę gali KSW 50. Jest to też dziś pierwsza walka o pas mistrza Federacji KSW. A wystąpi w niej... His words saw anger, but he reaps victories when inside the KSW cage. A fighter as tough as the land that born him wants to finally make it as a champion in KSW.
from Next Generation and Ankos MMA, I give you Storm Norman Parr. Carlene on the beat as well. For everyone, boys and girls, flex your shoulder, use them well. Left, right, left, right, left, right, left, right. Carlene, remix. Take your time, don't catch feel it. Squeeze the match like ice, we tip. Dig a deep roll, pirate whip. Not your average friend, all links. Lamborghinis, more than whips. Rush with a rush, Carlene with chip. Left, right, like your friend's whip line. I feel it, Lady Gaga. They come and I'm your father. In the flesh, ain't on nada. Free my ball, please get smarter. Bad man, don't mad man, it's long. Jet Li Ting, man, ting, then chong. Who's that Ken Browning? She's fun. Damn, baby, come and ride this drunk. I'll grab him. Stab two, man, don't mad him. You bust a left, then a right, and a fence, and a left, man. I thought I just had him. Active, don't mad me, get padded. Active, don't mad me, get shot. Live all like magnums and glock. Still do it like Bush did. Grab me up, hold me in the box. He said lay off that chalice, run down, then baked in palace. And I don't care what anyone said, baby, for the whole district in the palace. How many times have I done it on my one? Two or three man see me step with gun. Four doors, poverty, legs and bum. Bin holds back, you see man done. Gun lean, man, gun lean on the beat as well. For everyone, boys and girls, flex your shoulder, use them well. Right, left, right, left, right, left, right. Who me got barbell with that? Gun lean on every other block, that's fact. Still pull up with KOK, men all will check, that's cash or whack. It's far from a joke when you see me in a big jacket. I'm nothing like Shaq, black on black. Me plus bro, that's whack on whack, hit chest and back. Man lean with it, 4-4, he says clean with it. Zawodnik z Irlandii Północnej waży 69,700. Przed państwem Norman Park! A jego rywalem będzie. When the call to fill out this spot on the card went out, he was strong enough to raise the dead. Jumping up a weight class and looking for his second go around with a KSW championship, he is the fighter who answered. From Shark Top Team and Feed Fabric, I present to you the Polish zombie, Marcin Somebody's been playing Jumanji. Her man, I wear mana like animals. And now I'm on your line, they am on food. Catch the claws, I will stabber you. I fight them, catch a slap or two. We don't applaud success, all we clap at all. London ain't called to cruise through where the hunters pray. If you lunch today, on your chase, looking like fresh street to a hungry ape. They lean on you, they laugh about it like hyenas do. Stick to breezing through like cheetahs do. Or we'll be a piece of food. It's wild. Don't wanna spend the night round here. When you're out here in this jungle, ain't nothing nice round here. Troubles what you find round here. When you're out here in this jungle, in this jungle, you're always lost in this struggle. In this jungle, you keep asking for trouble. Były mistrz federacji KSW waży 70 kg 200. Panie, panowie, niepokonany w kategorii lekkiej, Marcin Wrzosek! Walka zaplanowana na 5 rund po 5 minut. Sędziować będzie Mark Goddard. To ma być walka, która może wstrząsnąć Wembley. Doskonały Norman Park będzie lepiej przygotowany, większy i silniejszy od Marcina Wrzoska, który wziął ten pojedynek za kontuzjowanego Mariana Ziółkowskiego. A tak zupełnie na marginesie, to nie jestem w stanie się przyzwyczaić, że Andrzej Kościelski stoi w narożniku Parka. Los bywa przewrotny, no niegdyś trener Borysa Mańkowskiego i Mateusza Gamrota, z którymi Norman Park no, obrażał ich bardziej niż chyba Conor McGregor wszystkich swoich rywali, rodziny ich i tak dalej.
ale jak pokazuje, nie ma rzeczy niemożliwych i Ancos Poznań jako barwy klubowe tego północnego Irlandczyka. Zaczynamy, no to może być starcie, które może skraszczą podczas dzisiejszej gali, bo zombie to jest zombie. Żaden nie wymięknie. Na pewno obaj będą niezwykle agresywnie. Obaj będą dążyć do tego, aby udowodnić swoją przewagę. Ale nie w jakiś wyrafinowany, punktowy sposób, tylko w taki, żeby wszyscy widzieli, że każdy z nich jest mocniejszy od rywala, że jest silniejszy i agresywniejszy. Odwrotna pozycja Parka. Zawsze to jest problem dla praworęcznego zawodnika. Na pewno czym dłużej będzie trwał ten pojedynek, tym Norman Park będzie w stanie kontrolować jego przebieg. To jest zawodnik zawsze świetnie przygotowany kondycyjnie, co pokazał zresztą w starciu z Borysem Mańkowskim. A Ząbiak nie miał całego okresu przygotowawczego, a więc tutaj trzeba kończyć szybciutko. Ale chętnie wziął tę walkę, wiedząc, że to może być pojedynek, który da mu potężnego kopa w tej kategorii lekkiej. I znów otwarta, rozwarta dłoń Irlandczyka, ta prawa ręka. Przez cały czas, w momencie, kiedy Wrzosek zaatakuje Anglik, wystawia tę rękę niezaciśniętą w pięści, to znów może być powód jakiejś poważnej kontuzji. Dobry prawy sierpowy w tempo, ale... Ale na Mańkuta lepszy jest lewy. Park absolutnie nie dąży do tego, aby ta walka miała duże tempo, aby oni się tu szczepiali. Zdaje sobie sprawę z tego, że Wrzosek najgroźniejszy może być właśnie w tej pierwszej rundzie. Postraszył lewym prostym, taki lewy prosty, lewy sierp krótki, aby przygotować właśnie pod prawego. Ale trzeba przyznać, że na razie bardzo szczelnie schowa się za tą swoją podwójną gardą, którą my doskonale znamy z tych prac ręcznych Borysa Mańkowskiego z poprzedniego starcia. Może naprawdę dobrze broni się Norman Park. Jest wychwycona noga i... No właśnie! Ale to sprytnie zrobił. To jest właśnie to ogromne doświadczenie. Parka jest naprawdę niezwykle ciężko wywrócić. To naprawdę jest zawodnik pełną gębą. Przecież w UFC to on więcej walk wygrał niż przegrał. A dokładnie 5 zwycięstw, 3 porażki, 1 remis. Spróbował Wrzosek tym lewym sierpem. I od razu idzie w górę. Sprawia, że to Wrzosek musi dźwigać cały jego ciężar. Ale też Marcin nie chce szarpać się na próbę ewentualnej jakąkolwiek destabilizacji, nawet w powietrzu tej techniki, pójść po drugą nogę, sprowadzić, bo wie, że kosztowałoby go dużo siły. Bardzo ekonomicznie na razie walczy Marcin Wrzosek. No to jest jedna rzecz, a 12 poddań w wykonaniu Parka to jest zupełnie inna. Ale strzelił teraz kapitalnie tym lewym Norman Park. Dobrze, że Wrzosek przyjął to na odchyleniu, bo inaczej moglibyśmy już mieć koniec walki. A nie, Ząbiaka ciężko ubić. Wystarczająco wiele filmów widziałem na ten temat. Ale dobro zawsze w końcu zwycięża złe, więc pewnie ich jakoś ubijali. Dobra, teraz to niskie kopnięcie Marcina Wrzoska. Jeszcze 50 sekund do zakończenia tej pierwszej rundy. Park ciągle nie forsuje tempa. Ciągle jest bardzo rozważny, rozsądny, precyzyjny i oszczędny. Jeszcze po raz kolejny wystrzelony lewy sierpowy Normana Parka, ale na odchyleniu przyjmuje to Marcin Wrzosek. Jeszcze pod koniec. Tak jak to zwykle bywa. Chce zapunktować obaleniem. Ej, prawie mu się to udało, ale jak wiadomo, prawie robi wielką różnicę.
Tak, tradycyjnie, no można było tego spodziewać się, że Norman Parker, podobnie jak w swoich ostatnich starciach na galach KSW, będzie chciał jeszcze zapunktować z prowadzeniem, ale tutaj Andrzosek wybronił się znakomicie. Pierwsza runda, dobra pierwsza runda za nami. Największym problemem jest oczywiście to, w jakiej formie fizycznej jest Marcin Andrzosek. No i czy wytrzyma? A widzieli Państwo, w tej akcji rozjechały się nogi Normana Parka, ale to wcale mu nie przeszkodziło, żeby ten lewy sierp ulokować na głowie Polaka. Runda numer dwa i walczący z odwrotnej pozycji z tymi niebieskimi owijkami na rękawicach Norman Park. Zdecydowanie więcej emocji na trybunach niż tu w środku klatki. No, czekamy, czekamy, spokojnie, spoko, spoko, zaraz się rozkręci. 45 sekund drugiej rundy za nami. Jak na razie te ciosy Wrzowska znakomicie blokowane przez Irlandczyka. Po raz kolejny udaje się przechwycić nogę, ale już teraz nie chciał tracić sił na próbę wyniesienia i ewentualnej zapaśniczej gry reprezentant łódzkich rekinów. I teraz widzieliśmy po tym niskim kopnięciu Wrzowska, Anglik nie odpowiedział, czyli trzeba ponawiać to kopnięcie. Ale nie tylko od zewnętrznej strony, ale również prawą nogą od wewnętrznej. Próbuje prawym w tłów rywala atakować Wrzosek, aby troszeczkę obniżyć tę szczelną gardę swojego rywala. Ale ciężko jest dobrać się do Normana Parka. To jest taki zawodnik, który cały czas... O, ależ poleciał z kolanem. Wydawało mi się, że tam... A szczęka Zombiaka może zostać mocno naruszona. To jest zawodnik niezwykle niewygodny dla swoich rywali, bo to jest zawodnik, który robi cały czas presję, cały czas tylko stop robi ruch w przód. I jeżeli połączy się to wszystko jeszcze z naprawdę żelazną kondycją, on zajeżdża swoich rywali, co pokazał nam już w klatce KSW wielokrotnie. Ucieka w tej chwili Wrzosek od tej lewej, silniejszej ręki Irlandczyka. Teraz to kopnięcie w krocze. Masz czas? Nie spiesz się. Oczywiście neutralny narożnik. Ale jak to? Można nie wykorzystać. Niby neutralny, a już natychmiast poszedł i słucha. Nie taki neutralny. Ale jeden i drugi szybciutko stawili się w narożnikach. Oczywiście, ponieważ nie było to umyślne, więc tu nie ma żadnego zabierania punktów. Na razie w dalszym ciągu ta walka. Dobra próba kolana w wykonaniu Polaka. Tak, ale jak na razie Park znajduje odpowiedź i obronę na wszystkie ataki Wrzowska.
On naprawdę bardzo dobrze rozczytuje zamiary Polaka. O teraz na przykład. Już wycofał nogę i już tego kopnięcia nie było. Długi prawy prosty oczywiście zblokowany przez Normana Parka. I od razu później lewa ręka pod prawy łokieć. Nie najlepszym rozwiązaniem było pójście w clinch teraz, które zainicjował Polak, bo w zapasach Norman Park czuje się naprawdę znakomicie i będzie zaraz umęczał. Widzimy, jak głowa wciśnięta w szczękę, aby ograniczyć możliwości defensywne rywala. I może z tego popracować nad próbą sprowadzenia. Jest silny fizycznie, dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby tutaj zerwać się spod tej siatki i wrócić z powrotem do tych prac ręcznych na środku klatki. Mocny docisk, zdaje sobie sprawę z upływającego czasu Norman Park, ale to on wycofał się. Ta prawa noga pod kolanem Irlandczyka z północy już jest mocno okopana, ale nad tym trzeba przez cały czas pracować. Wydaje mi się, że gdyby Antek Chmielewski pracował nad tym walce z Jasonem Radcliffe'em, to nie po walce, tylko zdecydowanie wcześniej Londyńczyk miałby problemy z chodzeniem. Ale cóż, on ze swojego narożnika słyszał bez przerwy: nie kop, boksuj. Źle się walczy z Normanem Parkiem, bo on zabiera przestrzeń, on cię osacza bez przerwy. Nie masz chwili na wytchnienie, on przez cały czas, ty robisz krok w tył, on robi krok w przód. Tym samym 10 minut za nami. Ale noga boli. A jest ta mocno okopana, jest czerwona i faktycznie dobrym planem byłoby skoncentrować się właśnie na tym elemencie walki teraz, w tej chwili. Doświadczony. Oczywiście to jest no o tyle ryzykowne, że zawodnik może przetrwać. No całe szczęście, że tutaj Barka nie w głowę. Bo... wyglądało groźnie. No witam Państwa, w każdej akcji znajduje jakąś lukę, żeby wcisnąć rękę, natomiast sam jest bez przerwy szczelnie zakryty i wszystkie ciosy brzoska zbiera na blok. Runda trzecia. Przypominamy Państwu, że tu nie można się tak od razu wystrzelać, bo to jest pojedynek o pas, to jest pojedynek pięciorundowy. Więc trzecia runda i na razie cały czas Marcin Brzosek pokazuje, że mimo krótkiego przygotowań do tej walki daje radę kondycyjnie, ale też walczy bardzo ekonomicznie. Pamiętamy to jego starcie na ostatniej gali KSW, na której walczył Ząbiak z Krzyśkiem Klaczkiem, kiedy naprawdę tam przez 15 minut narzucił takie tempo i stójce, i zapasach, i w parterze, że nie jeden zawodnik kategorii piórkowej straciłby oddech. I proszę, jak zaprogramowany, jeżeli miałbym komuś tutaj dać pseudonim Zombie w tym pojedynku, to pewno raczej Parkowi, bo idzie do przodu, pokazuje zresztą jeszcze Polakowi, aby ten zadawał ciosy. Jest w stanie przyjąć wszystko w tym pojedynku, co rzuci w niego Brzosek. Przyspieszy. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli Brzosek uwierzy w to, że Park jest bezbronny, to wtedy przegra tę walkę, dlatego że obrona nie będzie już funkcjonować. Wydaje się, że Marcin jest już coraz bardziej zmęczony, ale o tym mówiliśmy, że tak będzie. Park zatem zwiększa tempo. I znów osacza Polaka z lewej i z prawej strony. Zabiera mu przestrzeń, zabiera mu oddech. Kurwa. Tam. Oj, że ciężko oddycha Marcin Brzosek. To oczywiście było do przewidzenia, a widząc to Park pokazuje to swoje ogromne doświadczenie. Jeszcze podkręca tempo pojedynku, aby zakończyć to wszystko w trzeciej rundzie konsekwentnym rozbijaniem Polaka.
Trzy ciosy i dwa razy kolanem. I za każdym razem Irlandczyk trafi. I znowu szukanie w tym elemencie brudnego boksu, tej walki przy siatce, a widząc każdego wolnego miejsca na ciele rywala, które można uderzyć. Mamy te foot stompy, mamy kolanowudo, kilka łączy, kilka krótkich ciosów z tłów. To wszystko się odkłada. W tym ekspertem jest Orvan Park bezwzględnie. W trzeciej rundzie konsekwentnym rozbijaniem Polaka. Trzy ciosy i dwa razy kolanem. Z każdą sekundą tej walki Brzosek traci siłę. Szukanie w tym elemencie brudnego boksu, tej walki przy siatce, a widząc każdego wolnego miejsca na ciele rywala, które można uderzyć, mamy te foot stompy, mamy kolanowudo. No jest przewidywalny jednak Marcin Brzosek. Te wszystkie ciosy kierowane są w głowę, strąpanym doskonale broni, a może by wówczas zmienić i spróbować zaatakować hakiem. Trzy ciosy i dwa razy. I cały czas. Sekundą tej walki Brzosek traci siłę. No jest przewidywalny jednak Marcin Brzosek. Te wszystkie ciosy kierowane są w niewiele brakowało, doskonale broni, a może by wówczas zmienić i spróbować zaatakować hakiem. Trudno, aby wrócić, a one element zabawy czasu pracowany, może nie do perfekcji, ale do bardzo wysokiego poziomu. A zatem półtorej minuty i tak w zasadzie to od Normana Parka zależy, czy to będzie rzeczywiście 2,5 miesiąca i w ten sposób, czy skończy się szybciej. Powodzi się! Może nie do perfekcji, ale do bardzo wysokiego poziomu. A zatem półtorej minuty. I to jest także takie umęczanie rywala, aby Godard nie miał w tym nie żadnego pretekstu do podnoszenia tego przyjęcia. Już się wydaje, że Brzosek staje do pozycji półsiedzącej, a Park znów wciska go plecami do plany. Pół minuty do końca tej rundy. Próbuję łapać każdą możliwą cząstkę tlenu tutaj w Estes i Wembley Arena. Marcin Brzosek będzie skradał się po rękę. Skrada się. O, 14 sekund. Za mało czasu, ale też umiejętne przechodzenie z jednej techniki do drugiej. Nie weszła taki Murano, to od razu łokciem z góry. Udaje się wrócić, ale tylko na chwilę. Uchwyt ręka jeszcze z nogą. Z powrotem wkręca Brzoska w parter. Trzy rundy tego pojedynku za nami. Przed nami jeszcze, jeżeli dobry i optymistyczny scenariusz, to dwie. Zobaczymy, na ile będzie miał jeszcze siły w mięśniach Marcin Brzosek, bo charakteru temu zawodnikowi odmówić oczywiście nie wolno. Żadnej wątpliwości, kto na punkty prowadzi po tych trzech rundach. Bez wątpienia jest to Norman Park. Sytuacja Brzoska coraz trudniejsza. No bo też z drugiej strony, no nareszcie była próba tego ciosu pod prawy łokieć. Tak, to kopnięcie właśnie, ten wewnętrzny low kick i to poniżej kolana w wykonaniu Brzoska. Mam wrażenie, że byłaby jedną z najbardziej efektywnych broni w tym pojedynku, ale tym musi... bardziej, że pojedynek jest pięciorundowanie, trzyrundowe, to jest dłuższy dystans czasowy. Musi więcej tych kopnięć inicjować Polak.
ależ duży spokój. Raz jedna obrona, druga zerwanie uchwytów, kontrola i dalej jak zaprogramowany w przód Storm in Park. Trafił teraz prawym Norman, odpowiada krótkim łokciem, próbują znaleźć miejsce między gardą swojego rywala Marcin Wrzosek. No ale otwiera nam się w tej rundzie ta walka. Teraz już nie tylko na blok Parka, ale również te ciosy Brzoska dochodzą do celu. Takie ciągłe czekanie na moment wytrącenia z równowagi, na możliwość sprowadzenia swojego rywala do parteru. Ale kocha Norman Park ten sposób walki właśnie. Nieefektowny, ale umęczający potwornie. A w momencie, kiedy to on ma docisk do siatki, no to on jest tym zawodnikiem, który znów zyskuje przewagę w tej walce. Czwartej rundy już za nami. Może nie najbardziej efektownej, ale to, kto ogląda pojedynki Normana Parka, wie, że to jest zawodnik walczący właśnie w ten sposób. Specjalnie nic nowego nie odkrywamy. Ale wiedzieliśmy o tym, wszyscy wiedzieli, także trenerzy Marcina Wrzoska. Nawet wówczas, kiedy zdecydowano się na przyjęcie tej walki. Park nie walczy absolutnie inaczej niż do tej pory. On robi to, co umie najlepiej. Ma zapiętą klamrę. Walczy i wydaje mi się, że kwestią czasu jest tylko sprowadzenie. Udaje się powoli wejść za plecy Polaka, ale nie chce ryzykować. Dobry timing. Wrzoska udaje się to zerwać i z powrotem mamy walkę w dystansie. Bardzo czysty, techniczny pojedynek. Trochę to już wszystko w zwolnionym tempie. Sił zaczyna brakować nie tylko Wrzoskowi, ale wydaje mi się, że Parkowi także, dlatego że wyraźnie Irlandczyk stracił na szybkości. No i z powrotem. Jeżeli tylko ma okazję zaciągnąć rywala pod siatkę, to czyni to z wielką chęcią. I warto zwrócić uwagę na głowę Parka, bo to jest taka robota, którą on robi doskonale. Każdy centymetr ciała swojego rywala. Skrzętnie wykorzystywany na atak. Niebywała jest ta ofensywna konsekwencja Normana Parka. Ale niebywała jest również wytrzymałość Marcina Wrzoska. No o tym zastanawialiśmy się nad tym, prawda? Bo brak pełnego obozu. Natomiast wydaje mi się, że w czwartej rundzie Wrzosek chyba najbardziej zagroził Parkowi z tych starć, które widzieliśmy do tej pory. No i proszę, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy Marcin Wrzosek jest godnym zastępstwem za Mariana Żyłkowskiego? Jest. Jest. Oczywiście, że jest. A Marianowi oczywiście życzymy dużo zdrowia i liczymy, że za chwilkę ponownie uświadczymy kolejnych kapitalnych pojedynków, a w klatce KSW prawdopodobnie ze zwycięzcą tego pojedynku.
ostatnia runda. No, kapitalna postawa, tak oddali sobie szacunek. On nie spodziewał się na pewno również Norman Bart, który zawsze ma wiele do powiedzenia. Brawo panowie, brawo! W tym sporcie chodzi o szacunek. Ej, panowie nam teraz to zaprezentowali. Powiedz to McGregorowi. Jemu to już mówią inni w dywizji. Ostatnia runda, ostatnia szansa Marcina Wrzosta na to, aby wygrać tę walkę. Już może nawet nie umiejętnościami, nie wytrzymałością, ale siłą woli. Odle odmiany, wysokie kopnięcie Normana Parka. Ta akcja mogła zaskoczyć, bo nie wiem, czy w tym pojedynku chociaż raz próbował tego wysokiego kopnięcia wcześniej. Norman Park odpowiada, a Marcin Wrzosek wzmaga się doping. A na Wembley dla Polaka. No i teraz także widzieli państwo charakterystyczną dla Parka akcję. Wrzosek w tajskim klinczu za kark, a Park do przodu, żeby wepchnąć Polaka w siatkę. Nawet tu w tym klinczu, żeby zrobić te pół kroku. O, już niewiele siły jest, aby tutaj jakieś spektakularne akcje inicjować. A więc ten pojedynek będzie wyglądał dokładnie w ten sposób. Prawdopodobnie do końca tej piątej rundy. 3 minuty jeszcze. Dobrze, w tej chwili Wrzosek natychmiast odwrócił to. Tak jest, kręci się Parkę, kręci. Ale próbuje łapać odwrotny pas od razu Polak, aby skontrować ewentualną próbę posadki. Teraz wykonanie Normana Parka. A i nie dał rady. Ładne zapasy widzieliśmy w tej chwili. Może jeszcze to, ten ogromny doping polskich kibiców tutaj w hali w Londynie poniesie Wrzoska do jakiejś nieprzewidywalnej zupełnie akcji, takiej, której ani my się nie spodziewamy, ale przede wszystkim takiej, której nie spodziewa się Norman Park. Ale trzeba przyznać, że zawsze w Londynie te gale charakteryzują się taką unikalną atmosferą na trybunach. Oczywiście w większości Polacy wypełniają tutaj arenę. Od niespełna 2 minuty do zakończenia tego pojedynku. Zobaczymy, czy którego z zawodników stać jeszcze na jakiś szalony zryw. No jeżeli kogoś, to Wrzoska, bo on powinien atakować, dlatego że nie wygrywa tej walki na punkty. Ale Park, mimo takiego swojego rozsądku i kunktatorstwa, wydaje mi się, że ma w sobie takie szaleństwo, że on może na taką wymianę na sam koniec iść. Ale też tylko tak przez 40 sekund męczy Wrzoska pod siatką. Zwróć uwagę też, jak wygląda twarz Marcina Wrzoska, bo to jest zawodnik, po którym widać się odniesione rany podczas walki. A tutaj tak naprawdę mamy za chwilkę koniec piątej rundy, a wygląda, jakby świeżo wychodził od kosmetyczki. A więc te ciosy Normana Parka nie ważą wiele, no, ale nigdy, jest ich dużo. Nigdy nie ważyły zbyt wiele. Poza tym pamiętajmy również o tym, że to nie jest kwestia. Ja pierdolę. Jeżeli nie bijesz na tyle mocno, żeby znokautować rywala, to wtedy ta siła ciosu ma już zdecydowanie mniejsze znaczenie. Cios jest cios, jeżeli dojdzie. Ładnie walczy teraz, składając prawą rękę Wrzosek o to, aby zerwać uchwyty, a włożył naprawdę wiele sił Norman Park, aby sprowadzić Polaka na parter. Jest uciepiony biodra, jest noga, jest ponowna próba odwrotnego pasa, uda się wysadka, ale tylko na sekundę! Ależ kapitalny element zapasów w wykonaniu obu zawodników.
kurwa masz? A więc nie będzie strzelaniny na koniec tej walki. Norman Parke, wyrachowany, rozumny, kończy tę walkę w taki sposób, żeby brzosek mu nie zagroził. No panowie, 25 minut ciężkiej roboty za wami. Pokazał na swoją stopę Marcin Brzosek, tak zerkamy. Oj, straszna bania. Gdzieś się prawdopodobnie połamane kości. Chlewicki, Mańkowski, Sowiński. Teraz zapewne Brzosek. Zrobił co mógł Marcin Brzosek, aby rywalizować o ten mistrzowski pas kategorii lekkiej, a zwakowanej przez Mateusza Gamrota. Poprzeczka zawieszona niezwykle wysoko, bo Norman Park, tak jak wielokrotnie wspominaliśmy, to jest firma. I z dużym prawdopodobieństwem to on oczywiście zostanie nowym mistrzem kategorii lekkiej. Prawdopodobnie połamane kości. Chlewicz, Manko, Sowiński, teraz zapewne Brzosek. Kusiła by strzelić prawym kolanem, ale była ta pozycja parterowa. Rozsądek wygrał i do końca zrobił co mógł. Marcin Brzosek, aby rywalizować o ten mistrzowski pas kategorii lekkiej, zwakowany przez Mateusza Gamrota. Poprzeczka zawieszona niezwykle wysoko, bo Norman Park, tak jak wielokrotnie wspominaliśmy, to jest firma. I z dużym prawdopodobieństwem to on oczywiście zostanie nowym mistrzem kategorii lekkiej. Prawdopodobnie połamane kości. I z dużym prawdopodobieństwem to on oczywiście zostanie nowym mistrzem kategorii lekkiej. Prawdopodobnie połamane kości. Trzeba tutaj 5 rund przeliczyć. Ja tam słaby z matmy jestem. Może sędziowie trzymają mój poziom. I wreszcie zdaje się, że nadeszła ta wiekopomna chwila. Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, sędziowie nie byli jednomyślni. We got a split decision. To słucham. Sędzia Łukasz Porewski, 49-46 dla Norman Park. Sędzia David Lefferby, 48-47 dla Marcin Brzosek. Sędzia Maciej Motylewski punktował. 49-46 dla... For the winner and new International KSW Lightweight Champion of the World. Decyzja, zwycięzcą Norman Park. Ale bardzo interesujące punktowanie, jeżeli ktoś zarzuci sędziom KSW, że są gospodarcy albo coś w tym stylu, to raczej będziemy zaprzeczać. Dwaj polscy sędziowie dla Parka, angielski arbiter dla Brzoska. Ale nie ukrywamy, że bardzo bylibyśmy zdziwieni, gdyby Marcin Brzosek został ogłoszony zwycięzcą tego pojedynku. Norman Park.
A duże towarzystwo się zebrało do tego pamiątkowego zdjęcia. To tak, coraz częściej mistrzami KSW zawodnicy z zagranicy. To tak na osłodę powiedzmy, przynajmniej z polskiego klubu Zankowski. Usiłuje Mateusz Borek wyjąć tam poszczególnych zawodników. Zdaje się, że dopadł w tej chwili Marcina Wrzoska, ale to ma być taki wywiad dubeltowy. W związku z tym chyba i jeden, i drugi. Już są. A zatem prosimy Mateusz. Spuchnięta coraz bardziej ta noga Marcina Wrzoska. Proszę Państwa, niejednogłośna decyzja sędziów. Nowy mistrz Federacji KSW, Norman Stormin. Congratulations. Siemano, London, siemano! What's up, London, what's up? Siema! A Państwo widzicie, że kilka tygodni w Polsce i rzeczywiście robi postępy. Let's start with the attitude. Sport, human, real respect for both warriors. This is something new in your life, in KSW cage, but I love it. Yeah, for this fight, I really put a lot of time into this fight. I changed a lot of things. I go to train in Poland for 8 weeks, and KSW just say if you want title fight, you have to go to Poland and work with nutritionist Jacob Morris. He helped me make weight. I put time in. I respect for Zombie to step in last minute notice, and I knew he was tough and he can go to decisions. So I fight smart to get the belt, whatever it is to get the belt. I did it tonight. I felt I won the fight, so nothing else I have to say. Czuję oczywiście, że ten pojedynek wygrałem, mówi Norman Park. Natomiast zacząłem od gratulacji, bo jednak mieliśmy naprawdę fantastyczną sportową postawę. Wzajemny szacunek między Normanem a Marcinem. Państwo widzieliście te gesty, to jest jakby nowa historia w życiu Normana Parka w klatce KSW. Powiedział, dostałem od właścicieli federacji możliwość walki o pas, natomiast też jednocześnie zastrzeżenie. Muszę przyjechać do Polski na 8 tygodni, muszę zadbać o swoją wagę, muszę być gotów na walkę o pas. Proszę popatrzeć na stopę Marcina Wrzoska. On złamał nogę w drugiej rundzie i walczył. I się nie poddał. To nic, spokojnie. Jeżeli mogę coś powiedzieć, nie wiem czy Norman wygrał tą walkę, czy nie, ale na pewno zasłużył na ten pas. Wiem, że ja obserwuję jego karierę od bardzo dawna. On walczył w najlepszych organizacjach i na pewno nie wiem, czy wygrał ten pojedynek. To już wasza sprawa i sędziów, ale na pewno zasłużył na ten pas. I proszę go oficjalnie teraz o rewanż. Ja wziąłem tę walkę na 2 tygodnie przed. Nie trzymałem diety. Kurwa, nie szukam żadnych wymówek. Cicho, dajcie dokończyć, kurwa. Nie będę reklamował swojego, kurwa, kanału na YouTubie. Nie bójcie się. Chcę tylko prosić Normana o rewanż z pełnym obozem przygotowawczym. Dwa tygodnie nie trenowałem do walki. Przewalczyłem 5 rund z jednym z najmocniejszych gości w Europie. Translation? He respects you a lot. Quick translation, yeah. So I don't know if he won this fight or not. Maybe it's up to the judges. But he definitely deserved his belt. He was fighting on the best organizations, best guys. He's one of the toughest guys in Europe. But no excuses. I took this fight on 2 weeks notice, you know that. So I request the rematch with the full training camp. He's asking for a rematch. I love Belfast. I was living in Northern Ireland for a couple months, and I love Belfast wherever, whenever, whole training camp. No, you hear that, Mr. Lewandowski? Where are you? Let's fucking do this! Proszę Państwa, okazuje się, że tak. Nie są potrzebni tutaj matchmakerzy, sami się umówili, ustalili rewanż, ustalili już też miejsce walki. Boris Mankowski won rematch, but this guy have to win fight first, you know. I'm not smack talk this guy. He's good fighter and he was former champion of KSW. One more thing. I defeat Norman next and I can fight Boris in lightweight if he wants. Dziękujemy, czekamy na te wieści, czy to będzie Belfast, czy to będą na przykład Gliwice, czy inne miejsce, ale dali nam dzisiaj wielki show. Thank you to all my fans who come from Northern Ireland, thank you so much. Poland, thank you to all Polish fans who support me, thank you. Thank you to guys from Ancos MMA who helped me everything when I go there. I didn't have to pay for anything.
Thank you to him and my coach, who's always been there from the start, Rodney Murr. Thank you. Dziękuję wszystkim moim kibicom z Irlandii Północnej. Dziękuję chłopakom z Ankosu. Trenowali nie za darmo, nie wzięli ode mnie złotówki. Dziękuję polskim fanom. Także wszystko ułożyło się jak w bajce. To już historia. Ta pierwsza walka Park Wrzosek, ale historia zapisze się na naszych oczach 7 grudnia w Gliwicach. To będzie walka, która przejdzie do historii. Każdy wielki fan MMA powinien zobaczyć 3 rzeczy na żywo. Ostatnią walkę Mameda i jego spontaniczne pożegnanie z fanami. Mój czas się skończył. Na pewno chcesz skończyć? Nikt o tym nie wiedział. To jest moja w głowie decyzja, to jest dla mnie czas. Maraton middle kicków Scotta Ashama. Oraz walkę tej dwójki na jednej gali w jednej klatce. Oni zdecydowali się walczyć. Ty zdecyduj, czy zobaczysz to na żywo. Co za walka! Co za lato, co zrobił! Jest już podłączone, brakuje odduchu. Ale kapitalna bójka! The champion's here! A nawet ma tą kreatywność! Dobrze, że wróciłeś, bo to jest twoje miejsce. KSW 52, December 7th. Only on pay-per-view. Rzucone rękawice na matę klatki, to już historia. Londyn, rzucone jesteście, rękawice, przyjechał do was. Na matę klatki, legenda, to już KSW. Historia. Londyn, jesteście, on przyjechał do was. Legenda KSW, Mamed Khalidov. Chodź, Mamed, chodź do mnie, 7 dzień grudnia. Chodź, Mamed, chodź do mnie, 7 dzień grudnia. Khalidov kontra mistrz Scott Ascam. Nigdzie nie uciekasz. Jesteś, wróciłeś. Na swoją ziemię, do swojego miejsca. W swoim życiu one były szczere. Wszystkie decyzje, które podejmowałem w swoim życiu, one były szczere. Z całego serca, albo z czyjeś decyzji moich bliskich osób. Czasami popełniam błędy, nie słucham się swoich bliskich, ale zawsze błędy trzeba poprawić, posłuchać się. Tym razem posłuchałem się swoich kibiców. Przyjechałem się tutaj, wracam do tego miejsca, skąd pochodzę, to jest moje miejsce. I tu będę udowadniał, na co mi stać, to jest moje naturalne środowisko. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście ze mną w ciężkich chwilach i w tych dobrych chwilach. Że nie ma lepszego i tak sobie myślę, że nie ma lepszego rywala i nie ma większej walki na powrót niż starcie z mistrzem. To chyba jest naturalne. Wiesz co, jakby to chyba jest naturalne. Jeżeli wracam, mam świetnego rywala, młodego mistrza. Dla mnie to jest zaszczyt i kolejne wyzwanie. Ja nie chcę jakichś lekkich walk, nie potrzebuję jakichś tam walk na przetarcie. Chcę się sprawdzać. Legenda kontra mistrz. Zapraszam cię. Mistrz Scott Ascam. 7 grudnia. Zapraszam cię. Gliwice. Main event. 7 grudnia. Gliwice. Main event. Pierwsze spojrzenie w oczy. I czas na pierwsze spojrzenie w oczy. Ascam czy Khalidov? Ascam czy Khalidov? Czy Ascam? Khalidov. Gliwice. Czy Ascam? 7 grudnia. 7 grudnia. Gliwice. Gliwice. A my, proszę państwa, wracamy już do klatki KSW 52. A my, proszę państwa, wracamy już do klatki KSW 52. 52. Jubileusz. Czas na kolejne starcie. To fight, but this is smart game fight. It's not he only fight, but he comes alone. Smart game bump. It's not only fighting, he comes alone and bump. Roberto Soldic wraca do klatki po kolejnej wygranej przez widowiskowy knockout. Wraca do klatki po kolejnej wygranej przez widowiskowy knockout. Rywalem chorwackiego Robocopa będzie mistrz Polski w zapasach, Michał Pietrzak. Popularny zgniatacz wejdzie do klatki po serii 3 najbardziej imponujących zwycięstw w jego dotychczasowej karierze.
confident everywhere. If I see some trouble in the striking, I take you down and I can submission and ground and pound. Anyone who is front of me will be dangerous for him. When I go in the cage, I explode. Dzięki takim zawodnikom jak Roberto Soldic otwierają się nowe możliwości rozwoju dla KSW na nowych rynkach. I don't want to show my skills on the street. I want to be only nice guy and but when cage close, so be ready for troubles. Bardzo mocne ciosy kolejne. Proszę Państwa, to nie jest strzelanie na tyle dziewiąteczki. Mało już to serio. Sądzę, to Soldic, największa gwiazda Federacji KSW. Największa gwiazda, każda gwiazda będzie musiał ciągle o tym jak każda gwiazda będzie musiał bez końca to udowadniać. Na szczęście dla niego na Wembley nie będzie robić tego dla niego na Wembley nie będzie robić tego po raz pierwszy. People say that I'm the best. I don't think so. I'm the best in the world. I don't think so. I'm the best in the world. Zapraszam na moją walkę w Londynie. Zapraszam na moją walkę w Londynie. Trzymaj na siłki. Będzie knockout. Będzie knockout. Szóste starcie na gali KSW 50. A wystąpi w nim. A dominant wrestler and former national champion, Marks is KSW national debut. Champion, Marks is KSW debut. Representing hard-nosed Polish wrestling. Representing hard-nosed Polish wrestling. In a matchup against explosive Croatian from kickboxer. From Anka's MMA, please welcome. MMA, please welcome. The Crusher. The Crusher. It's time.